Więc gdzie jest krawędź? Kto powiedział, że istnieje krawędź? I dlaczego zakładamy, że istnieje? Czy to dlatego, że kiedy zapoznajemy się z ideą płaskiej Ziemi, zawsze jest ona przedstawiana w ten sposób? W obecnie najbardziej akceptowanym modelu Antarktyda nie jest kontynentem, ale 360-stopniowym lądem składającym się z lodu, który utrzymuje w sobie oceany. Kiedy patrzymy na mapę Gleesona z 1892 roku, która stwierdza na górze, że jest naukowo i praktycznie poprawna tak, jak jest, widzimy tę lodową krawędź Antarktydy. Mapa Gleesona jest zasadniczo rzutem azymutalnym równoodległościowym, którego początki sięgają roku 1000. Mapa Gleesona jest również oficjalną mapą Służby Geologicznej Stanów Zjednoczonych, USGS, i oficjalnym logo Organizacji Narodów Zjednoczonych. Najstarszy znany globus na świecie pochodzi z 1492 roku. Jest to coś, o czym należy pamiętać, ponieważ wiele osób twierdzi, że mapa azymutalna jest tylko spłaszczoną wersją kuli ziemskiej, podczas gdy w rzeczywistości kula ziemska jest tylko zaokrągloną wersją tej prawdziwej płaskiej mapy świata. Jeśli płaska mapa powstała jako pierwsza i ma zdolność do przekształcania się w globus bez żadnych problemów, to powinno to powiedzieć trochę o tym, jak osiągnięto to oszustwo. Wracając do tego, czy istnieje krawędź, czy nie, nie ma dowodu na to, że istnieje krawędź poza ścianą lodową Antarktydy. Wiele osób spekuluje jednak, że być może płaszczyzna, na której żyjemy, jest albo niezwykle rozległa, albo prawdopodobnie nieskończona. W tych dwóch scenariuszach logiczne byłoby założenie, że więcej lądów jest ukryte przed opinią publiczną. W wywiadzie z 1954 roku admirał Richard Byrd, amerykański oficer marynarki wojennej, który specjalizował się w eksploracji, miał do powiedzenia coś takiego. Ale dziwnym trafem pozostał na świecie obszar tak duży jak Stany Zjednoczone, który nigdy nie był widziany przez człowieka. Jest to poza biegunem, po drugiej stronie bieguna południowego, od Ameryki Środkowej. I myślę, że to dość zdumiewające, że istnieje tak duży niezbadany obszar. Sugerując, że za Antarktydą znajduje się więcej lądów, gdyby ten niezamieszkany ląd znajdował się na kuli ziemskiej, znajdowałby się na Oceanie Indyjskim. Niedawne odkrycie starej buddyjskiej mapy w gazecie z 1907 roku wydaje się potwierdzać ideę rozległej płaszczyzny z dużo większą ilością lądu.